Fundacja SCP to fikcyjna organizacja zajmująca się zbieraniem wszelkiego rodzaju anomalii. Jej głównym celem jest ochrona ludzkości przed nimi, a mottem Secure, Contain, Protect, czyli zabezpieczać, przechowywać, chronić. Pomysł na nią narodził się na 4chanie, gdzie pewien użytkownik zamieścił autorski raport o SCP-173, czyli posągu, który rusza się tylko, gdy nikt na niego nie patrzy. Obiekty, które posiada fundacja, są podzielone na 3 główne kategorie. Bezpieczne, czyli obiekty zazwyczaj nie wymagające zbyt wielu zabezpieczeń, Euclid, czyli obiekty nieprzewidywalne, często, ale nie zawsze niebezpieczne, oraz Kitter, czyli obiekty stwarzające ogromne zagrożenie i wymagające ciągłej ochrony. Dodatkowo, w uniwersum fundacji istnieje wiele innych organizacji zajmujących się anomalnymi rzeczami. Niektóre z nich są przyjazne, inne wrogie, ale w większości przypadków ich wzajemne stosunki i intencje są zbyt skomplikowane, by je opisać jednym słowem. Obecnie istnieje strona internetowa, na której są opisane obiekty trzymane przez fundację oraz opowieści z nimi związane. Każdy użytkownik strony może stworzyć swój własny raport lub opowiadanie i go na niej zamieścić, jeśli społeczność uzna go za wystarczająco dobry. Głównie z tej przyczyny w uniwersum obowiązuje kanoniczność selektywna, czyli użytkownicy sami wybierają, co należy do kanonu, a co nie. Strona jest po angielsku, ale ma swoje oddziały w innych językach, w tym polskim.